Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku P&P, czyli pytania i podpowiedzi. Kolejne pytanie od Marii Stefanii. Mówił ojciec kiedyś o tym, że zły duch odczytuje stan naszego serca po relacjach, ale nie jest w stanie czytać w naszych myślach. W związku z tym, czy jeśli chodzi o jakieś trudne lub ważne dla nas sprawy, które mógłby przeciwko nam wykorzystać, lepiej jest się nimi głośno nie dzielić i modlić się w ciszy? A co z pisaniem? Zauważyłam, że często, kiedy na czymś mi zależy i zwierzę się z tego później, później sprawy diabli biorą, w cudzysłowie. Lecz może to tylko taka moja interpretacja. Jak to jest? Mario Stefanio. Ja już tu kiedyś mówiłem, że nie będę chciał wracać do tych demonicznych, diabelskich spraw, bo szkoda o tym gadać. I teraz wykazuje się pewną niekonsekwencją. Dlaczego? No zdecydowałem się na to, bo to ciągle są żywe pytania i żywe sprawy. Ale zdecydowałem się też dlatego o tym powiedzieć, żeby was jeszcze raz uspokoić. Nie bójcie się. Nie lękajcie się tego, co może z wami, czy z waszymi myślami, słowami, czymkolwiek innym w waszym życiu, w ogóle z waszym życiem, co może zrobić demon. Nie bójcie się tego. Nie? Tak jak Pan Jezus mówi, bójcie się raczej Boga, czyli żyjcie w bojaźni Bożej. Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Nie? Znaczy, my często to zdanie interpretujemy, że właśnie, aha, no tak, człowiek nie może, ale diabeł może. Jesteśmy w rękach Pana Boga. To jest pierwsza, najważniejsza prawda. Tylko Bóg coś może. On jest stwórcą, On jest tym, który daje i podtrzymuje życie i On sądzi i decyduje. Tylko On jest Panem, tylko On jest sędzią. Owszem, jest demon, który nas może tak czy inaczej zwodzić, czy nawet tak czy inaczej nękać, ale on nie jest panem, nie jest sędzią i nie on decyduje, gdzie my jesteśmy, gdzie my będziemy. Chciałem, żeby to bardzo mocno padło jeszcze raz. Bóg, 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 nade wszystko koncentrujemy się na Bogu, zawsze na Bogu. Jasne, że potrzebujemy mądrości duchowej, żeby umieć walczyć z demonem, który chce nas pozbawiać czego? Darów Bożych, tego, co pochodzi od Boga, Boga, Boga. Znów podkreślam to. Żebyśmy nie dali się zwieść, żebyśmy się nie dali skoncentrować. Tak jak ostatnio też gadaliśmy dużo z ojcem Adamem Szystakiem właśnie o tym fragmencie z Księgi Liczb. To jest chyba 21 rozdział, właśnie jak węże kąsały Izraelitów i że można się koncentrować na tych wężach, które cię kąsają, a Bóg mówi, popatrz wyżej, popatrz na węża, którego wywyższyłem, czyli tak jak właśnie mówi Ewangelia świętego Jana w 3 rozdziale, a raczej Jezus mówi w tej Ewangelii o tym, że jak wywyższono węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, że Syn Człowieczy, Jezus Chrystus jest wywyższony, na Niego patrz. On jest Panem, On panuje, nawet z krzyża króluje i panuje. Nie jest to, co demoniczne, diabelskie, czy jak mówimy, sztuczki diabelskie, nie są w stanie przemóc Jego panowania, Jego mocy. Koniec, kropka. My tak bardzo się boimy o siebie i o to takie nasze nękanie, i że zbyt duże znaczenie temu przypisujemy. Nie, nie, nie. Przepraszam, że ja tak mówię potrójnie właśnie o Bogu i to nie, i to wszystko, ale tak bym chciał to podkreślić bardzo. Nie? Zmieńmy swój sposób myślenia, czyli przemieńmy się, nawróćmy się na to. Przede wszystkim Bóg. Jak mi przychodzi choćby takie pytanie do głowy, co na to Bóg? Jaki jest Bóg? Gdzie w tym jest Bóg? I Bóg jest tym, który chroni. Bóg jest tym, który osłania. Ja pamiętam takie świadectwo, które mnie bardzo poruszyło, może się nim podzielę. W jakiejś książeczce kiedyś przeczytałem o tym,
jak to był jakiś szaman eskimoski, pewnie gdzieś tam na Grenlandii, który miał w ogóle takie różne demoniczne siły, także nawet potrafił wychodzić z ciała, jakieś astralne podróże wykonywać do właśnie innych wiosek i tam, nie wiem, różne rzeczy robił złe, jakieś krzywdy ludziom wyrządzał. I w ogóle tak wpadł na taki pomysł, bo to się dowiedział, że gdzieś tam w jakiejś sąsiedniej właśnie wiosce przyszli jacyś chrześcijańscy misjonarze i że on tam poleci właśnie w tej podróży astralnej, wyjdzie ze swojego ciała i tam ich wszystkich pozabija. Taki miał plan. Tylko jak potem opowiadał, właśnie wyszedł z tego ciała, gdzieś tam poleciał, nie wiem w ogóle jak to się dzieje, bo się na tym zbytnio nie znał, ale no opowiadam to, co tam czytałem w tej książce i dotarł do tego domu, gdzie ci misjonarze mieszkali, a nie mógł w ogóle się do tego domu zbliżyć, bo tak wielkie światło biło z tego domu, że w ogóle nie mógł się zbliżyć, no i tym samym nie mógł zrobić tego, co zamierzał. Tak go to wewnętrznie poruszyło, że jak już wrócił do swojego ciała, następnego dnia wybrał się w drogę, poszedł już w ciele normalnie tam zobaczyć, co to właściwie jest, że to miejsce tak świeci. No i nagle zobaczył, że to jest zwykły dom. Zapukał, tam ci misjonarze go przyjęli. On szczerze opowiedział jak o swoim doświadczeniu. No i oni się pomodlili razem z nim i on stracił te wszystkie dary, nie? Że te wszystkie takie demoniczne jakieś moce od niego odeszły, został uwolniony, został chrześcijaninem, bo zobaczył, że w modlitwie, w Bożej obecności, w tym, co w sobie nosimy od Chrztu Świętego, że mamy jednego Pana Jezusa Chrystusa i że On jest światłem w naszym życiu i że On nas chroni, nie? Że nie tylko diabeł nie może czytać w naszych myślach, tylko diabeł nie może niczego zrobić, o czym Pan Bóg by nie wiedział. Nie? To, co też w Biblii czytamy, że nie pozwoli nas kusić ponad nasze siły. Nie? Że jeżeli nawet mamy jakieś trudności w naszym życiu, to Pan Bóg oczywiście ich nie chce, ani cierpienia, ani śmierci, ale potrafi ich też użyć do naszego wzrostu, do naszego rozwoju. Nie? I tak jak mówię, nawet Jezus, który wisi na krzyżu, On tam panuje i króluje. Dlaczego? Bo jest pełen światła. Jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. To jest to, co mamy kontemplować, to jest to, co mamy adorować, na co mamy patrzeć i co wnosi światło i siłę, moc, mądrość do naszego życia. Jeżeli zbytnio koncentrujemy się na szatanie i na tym, co on może, jak może, nie może, coś tam, prawda? No to będziemy tym żyli, nie? I będziemy coraz bardziej popadać w lęki, w coraz większe, w coraz różnorodniejsze, bez sensu. Chciałbym, żebyśmy na nowo usłyszeli tą prawdę. Bóg, Bóg, Bóg. Ten, kto jest wywyższony, jeżeli masz jakiś lęk, jeżeli masz jakąś obawę, jeżeli masz jakąś trudność, po prostu idź i patrz na tego, który jest wywyższony, bo w nim znajdziesz uzdrowienie, bo w nim znajdziesz ocalenie. Czego każdemu z Was i również Marii Stefanii, która sprowokowała ten odcinek, życzę. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!